This is going to be our last session. To będzie już nasza ostatnia sesja. I wish that I could tell you more about the beauty of the Gospels. Żałuję, że nie mogę opowiedzieć wam więcej o pięknie Ewangelii. And I even was dreaming that I would have time to talk about the Acts of Apostles. I marzyłem nawet, że może będę w stanie jeszcze pomówić o dziejach apostolskich. But the time is running out. Jednakże czas się kończy. And we will conclude this session with the Gospel of John, chapter 10. I zakończymy tę część Ewangelią Jana, rozdział 10. Because we study Jesus and the holidays. Ponieważ studiujemy życie Jezusa i święta. And we notice that in every holiday, Jesus would come to Jerusalem. Zauważamy, że w każde święto Jezus przybywa do Jerozolimy. And there is an interesting lesson for us. I jest w tym dla nas bardzo interesująca lekcja. You know, people go into two different extremes. Ludzie mają tendencję do popadania w dwie skrajności. Christianity completely trampled upon the biblical festivals. Chrześcijanie zupełnie podeptali te biblijne święta. And that's what the book of Daniel 7:25 prophesied. I o tym mamy proroctwo w księdze Daniela 7:25. That the little horn would trample the holy days and the law. Że mały róg będzie deptał po prawo i święta, uroczystości. I remember reading the document. Pamiętam lekturę pewnego dokumentu. It was in a book by a very well-known Jewish historian, Szymon Dubnow. To było w książce pewnego bardzo znanego żydowskiego autora, Szymona Dubnowa. I don't know if there is a translation of his book, History of the Jews in Europe, into Polish. Wiem, że jest tłumaczenie na język polski jego książki Historia Żydowska czy Żydów w Europie. But he quotes one letter that a Jew had to write to the king of Spain, to the bishop in Spain, when a Jew converted to Christianity. Cytuję tam pewien list Żyda, który ten musiał napisać do biskupa Hiszpanii, gdy się nawrócił na chrześcijaństwo. And it says, czy aby się nawrócić. And he said, your whatever highness, I declare to you today that I am no longer a Jew, but a Christian. Pisze, że wasza wysokość, czy coś takiego, pisze, by oznajmić, że nie jestem już Żydem, jestem chrześcijaninem. And because of that, I promise to keep Sunday instead of Sabbath. I z tego powodu obiecuję, że będę zachowywał niedzielę zamiast sabatu. Easter instead of Passover. Wielkanocne święta zamiast święta Paschy. Christmas instead of Hanukkah. Bożego Narodzenia zamiast święta Chanuki. I promise to abolish all evil Jewish holidays. Obiecuję, że porzucę wszystkie złe żydowskie święta. And attend the church on
every great Christian holiday. I będę uczęszczał do kościoła w każde wielkie chrześcijańskie święto. As to the flesh of the swine, a co do mięsa świni wieprzowego, I would like to inform your highness. Chciałbym cię, wasza wysokość, poinformować, that I may not cook it at home, not because of the requirement of evil Jewish law. Może nie będę gotować go w domu nie z powodu tych wymogów złego żydowskiego prawa. Because I reject this for myself no more. Odrzucam to już, więcej już tego nie będę stosował. But because our taste is not accustomed to it. Ale dlatego, że ponieważ mój smak do tego nie przywykł. However, in all public meetings I promise to eat everything cooked with the pork. Jednakże na spotkaniach wszelkiego rodzaju publicznych obiecuję, że będę jadł wszystko przygotowane z wieprzowiną. Well, as you can see, there is a contrast which is drawn. By the way, no single line of recognition of Jesus as the Messiah. Jak widzicie, nie ma tutaj żadnego miejsca uznania dla postaci Jezusa, Mesjasza. But, instead of your holidays, instead of my old holidays, I keep Christian holidays. Tylko zamiast moich świąt będę zachowywał chrześcijańskie święta. And that's unfortunate situation. Jest to trochę taka nieszczęśliwa sytuacja. However, the other side of the debate, unfortunately, argues that the holidays are recorded in the Bible, they are forever and ever. Druga strona tej debaty też niestety twierdzi, że święta zapisane w Biblii to już mają trwać na wieki wieków. So they have never changed, that's what we have to do. That they have never changed. They have never changed. Oni nigdy nie zmienili, czy się nie zmienili? And we have to keep them. I my musimy to zachowywać. However, can we keep them literally as Levitical law requires it? Jednakże czy mamy je dosłownie zachowywać, jak wymaga tego prawo w Księdze Kapłańskiej? I believe that the Gospel of John teaches us the good example. Myślę, że Ewangelia Jana pokazuje nam właściwy przykład. Jesus attends every holiday. Jezus uczęszcza na każde święto. But we don't see him doing any ritual on a holiday. Ale nie widzimy, by wykonywał jakieś rytuały w czasie tych świąt. But for every festival we read there is a teaching. A czytaliśmy, że każde święto wiąże się z jakimś nauczaniem. We read about the Passover. And on the Passover there is a teaching about conversion. Czytaliśmy o święcie Paschy, a ze świętem Paschy związane jest nauczanie o nawróceniu. We read about Sukkot and we have his teaching about him being the light to the world. Czytaliśmy o święcie Sukkot i o tym, który jest światłością świata. And all the holidays which we, the other past two Passovers, which we haven't discussed, every time he has a specific teaching attached to that holiday. I jeśli chodzi o pozostałe święta Paschy, o których tutaj nie mówiliśmy, na każde święto on ma swoje nauczanie z tym świętem związane. Well, but Hanukkah. Ale Hanukkah? It isn't a Levitical festival. To nie jest święto lewickie. There is no single mention of Hanukkah in entire Bible. W całej Biblii nie ma ani jednej wzmianki na temat święta Hanukkah. The story of Hanukkah we know based on reading the book of Maccabees. Wiemy, że to święto powstało w oparciu o lekturę Księgi Machabejskiej. Even though the story is true,
but it is not a part of the Bible. Mimo że ta historia jest prawdziwa, nie jest ona częścią Biblii. Nevertheless, when we open the book of John chapter 10, we open verse 22 and read. Niemniej jednak, gdy otwieramy 10 rozdział Ewangelii Jana i wiersz 22, to czytamy. In regular translation it says, I wonder what does Polish say, in Jerusalem came the feast of dedication and it was winter. Obchodzono wtedy w Jerozolimie uroczystość poświęcenia świątyni. Było to w zimie. Oh. Polish Bible is a little better. Dedykacja. Polska Biblia jest nieco lepsza. Yeah, there is a poświęcenie świątyni. Poświęcenie świątyni. Okay. So at least we know what kind of dedication it is. To przynajmniej wiemy, jaki to rodzaj tej dedykacji. Well, the word dedication in Hebrew in Aramaic is Hanukkah. W hebrajskim i aramejskim Chanuka oznacza poświęcenie, czy dedykacja, powierzenie czegoś. And verse 23 says, Jesus was in a temple in the portico of Solomon. W 23 wierszu czytamy, że Jezus przechadzał się w świątyni w portyku Salomona. And verse 24 says, and the Jews surrounded him and said, how long are you gonna hold us in dismay? If you are Messiah, tell us directly. Otoczyli go Żydzi i mówili do niego, dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Tutaj było słowo dismay, meaning niepewności. Yeah. Jeśli ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie. Okay. What's this all about? O co tutaj chodzi? Why in the world would Jesus's opponents ask Jesus about him being the Messiah in the portico of Solomon during the Hanukkah? Dlaczego w czasie tego święta Hanuka w portyku Salomona Żydzi pytają Jezusa o jego mesjańskość? Well, we would not know the answer unless we know the rabbinic story connected with the portico of Solomon. Nie będziemy znali odpowiedzi, jeżeli nie poznamy źródeł rabinistycznych związanych z portykiem Salomona. And the story is that during the during the Maccabean revolt. A ta historia brzmi tak. W czasie tego buntu Machabeuszów they drove out the Antiochus Epiphanes and his troops from Jerusalem and the temple. Wypędzono Antiocha Epifanesa z jego wojskami z Jerozolimy. And they started to clean up the temple. I zaczęli oczyszczać świątynię. And the first problem was altar. Pierwszy problem to ołtarz. Because Antiochus Epiphanes ordered to sacrifice pig on this altar. Ponieważ Antioch Epifanes rozkazał składać na tym ołtarzu świnie. So this altar could not be used. Tak więc tego ołtarza nie można było używać. So the high priest ordered to cut this altar into pieces. Tak więc nakazano, by the high priest. Najwyższy kapłan rozkazał rozwalić ten ołtarz na kawałki. And build the new altar. I wybudować nowy. But what to do with those pieces? A co zrobić z tymi kawałkami? They don't know. Nie wiedzieli. On the one hand, they are defiled. Z jednej strony są zanieczyszczone. On the other hand, this is the altar. Jest to ołtarz. So what they did, they moved those pieces into the portico of Solomon. Tak więc przenieśli te kawałki do portyku Salomona. And they said, Messiah will come and he will tell us what to do with those pieces. I mówią, Mesjasz przyjdzie i powie nam, co zrobić z tymi kawałkami. Well, and here is Jesus walking in the portico of Solomon. No i oto mamy Jezusa, który się przechadza w
tym portyku Salomona. And they come to him and says, well, tell us now, are you Messiah or not? No i podchodzą do niego i mówią, no powiedz nam teraz, czy jesteś Mesjaszem, czy nie. Well, the issue is now, is this question sincere or provocative? I chodzi teraz o to, czy to pytanie jest szczere, czy tylko jest prowokacją. What do you think? Is it sincere or provocation? Jak myślicie, szczere, czy to prowokacja? Nie. Yeah. Why do you think so? Dlaczego tak uważacie? Well, to prowokacja. We already know that Jesus in the temple, he wasn't liked in the temple. Wiemy już, że Jezusa nie lubiano w świątyni. I mean, he destroyed the temple market. Zniszczył ten handel świątynny. And we have to understand. All these temple high priests were patsies of Romans. Musimy rozumieć, że ci wszyscy najwyżsi kapłani świątyni to były te kukiełki Rzymu. Nobody believes that, for example, Caiaphas was the son of Aaron. I nikt nie wierzył, że Kajfasz na przykład był synem Aarona. Everybody believes that he was some kind of rzymski zaprodanec. Każdy wierzył, że był on jakimś rzymskim zaprodanec. Someone who sold himself over to Romans? Yeah, the one. Takim sprzedawczykiem. Ah, okay. So so he was, you know, he purchased this place, this post. Kupił sobie to stanowisko. Of course Jesus for him was problem. I Jezus dla niego stanowił problem. But did not they really know who he was? Czy oni naprawdę nie wiedzieli, kim był? Well, let's go back to our first chapter we looked in our topic, which is the Gospel of Matthew, chapter 1, chapter 2. Sięgnijmy do pierwszego rozdziału, od którego zaczynaliśmy, to jest Mateusza, rozdział 2. We talked about the star and the similarities, and we talked about how Herod thought that the birth of the Messiah is the plot of Parthians. Mówiliśmy o gwieździe, o podobieństwach z tym związanych i o tym, jak Herod uważał, że te narodziny Mesjasza to jest spisek the plot of Parthians, the Partów, spisek Partów. And but the moment he hears, oh, where should, you know, we saw the star and we're looking for the king of the Jews, he asks a very right question in verse 4 of Matthew chapter 2. Who is he, Herod? Herod. I gdy ta gwiazda się pojawia, on się o niej dowiaduje, to Herod zadaje to ważne pytanie. He gathers the high priests. Zgromadzi arcykapłanów. And the scribes. I uczonych w piśmie. And asks them where a Messiah should be born. I zadaje im pytanie, kiedy powinien się urodzić Mesjasz? And they answer. Oni odpowiadają. In Bethlehem. Gdzie niekiedy, przepraszam, w Betlejem. And then they cite in verse 6, O you Bethlehem, the land of Judah, you are nothing less than the other districts of Judah, for from you will come the ruler that will shepherd my people Israel. I cytują mu w szósty wiersz, a ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. There are a couple things that I want to talk about in this text. Jest parę rzeczy, o których chciałbym mówić z tego tekstu.
First of all, where the text is cited from? Po pierwsze, to skąd jest cytowany ten wiersz? Micah 5. Micheasza 5. Look what Micah says, because Matthew does not cite to the end of the statement. Popatrzmy więc, co jest napisane w księdze Micheasza, bo Mateusz nie cytuje do końca tego stwierdzenia. For the very simple reasons, they always write in a very abbreviated style. Z oczywistych powodów piszą często w formie skróconej. So we need to go to Micah chapter 5, and there we will find a very interesting ending of the verse that is not cited in Matthew. I tam znajdujemy końcówkę tego wiersza, która nie jest cytowana w Mateusza. O you Bethlehem Ephrathah, you are aren't you small among the thousands of Judah, and from you will come out the one who will be the ruler of Israel. That's all in Matthew, and what is left out, and whose origin is from the beginning, from the days of eternity. A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich. Z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władał w Izraelu. I na tym cytat w Ewangelii Mateusza się kończy. A tu dalej czytamy. A pochodzenie jego od początku, od dni wieczności. Whose origin is, who can claim that his origin is from the beginning, from the days of eternity? Kto może twierdzić, że jego pochodzenie, początki są od wieczności, od początku? Only God. Tylko Bóg. If you open the commentary of Rashi to this verse of in Matthew 5. Jeśli otworzymy komentarz, the commentary of Rashi? Rashi. Rashiego na temat tego wiersza z Mateusza. And every Jew of on Matthew or on Micah? On Micah. Micah. Na temat wersetu z Micheasza. Dziękujemy. Rashi is the commentator in Judaism. Rashi to bardzo znany komentator, konkretny w judaizmie. And he says, to the phrase, the ruler of Israel, he comments, this is the Messiah, son of David. I gdy dochodzi do stwierdzenia władca Izraela, to komentuje, to jest Mesjasz, król izraelski. Son of David. Mesjasz, syn Dawida. And when he comments the phrase, his origin is from the beginning, from the days of old. A gdy komentuje te słowa, że jego początki to od wieczności. He says, his name existed before the sun and the stars were created. Mówi, że jego imię istniało, zanim stworzone zostały gwiazdy i słońce. Andrzej from Ukraine, who was with us here and he left already. Andrzej, który był z nami z Ukrainy, już pojechał. His mother lives in Beersheba. Jego matka mieszka w Beerszebie. And he decided to come to the synagogue in Beersheba. Postanowił udać się do synagogi w Beerszebie. And he and a rabbi there spoke Russian. On i tamten rabin mówili po rosyjsku. And he started, you know, he knew the rabbi for a long time. Znał rabina już od dłuższego czasu. And one day he says, can you help me read the Rashi commentary to a certain book? I mówi pewnego dnia, możesz mi pomóc przeczytać komentarz do commentary to Rashi commentary. Rosyjski komentarz. Not rosyjski, Rashi, that's Rashi, the name. Tego komentatora, Rashiego, do pewnej księgi. And that's a normal request. Jest to normalna prośba. The commentary of Rashi is like multi-volume set, probably 30 volume. Komentarz Rashiego to
że skład tomów około 30. Około 30 tomów. And usually if a member of the synagogue comes to the rabbi to ask biblical question. I zazwyczaj, gdy jakiś wyznawca, członek synagogi przychodzi do rabina, by zadać pytanie, rabbi would always have Rashi commentary on his shelf and he pulls and he just reads. That's what Rashi says, that's what this text means. Tak, to rabin wtedy sięga po jakiś tom komentarza Rashiego, czyta mu i mówi, tak mówił Rashi, to znaczy właśnie to. So the rabbi is doing what he is used to do. Rabin czyni to, co ma zawsze w zwyczaju, przywykł to czynić. He opens Micah 5 with Rashi. Otwiera Michała 5 z komentarzem Rashi. And it exists only in Hebrew. A ten komentarz jest tylko po hebrajsku. And so he knows Andrei is just come from Ukraine. His Hebrew is not good, so he's helping him out to read. He starts reading. Wie, że Andrei z Ukrainy nie radzi sobie z hebrajskim, więc pomaga mu, zaczynają czytać. And then his eyes got square. No i potem oczy mu wyszły z orbit. Andrei? No, the rabbin. Rabinowi wyszły oczy z orbit. And then his face got green. Twarz mu pozieleniała. And then his face got red. Potem poczerwieniał. And he says, Rashi speaks about the divine Messiah, son of David. Mówi, Rashi mówi tutaj o boskim Mesjaszu, synu Dawida. And he was so scared. I się wystraszył bardzo. That is the text. You know, there is a big discussion in Judaism about the divinity of the Messiah. Toczą się wielkie dyskusje w judaizmie na temat boskości Mesjasza. And to the point that Jesus was crucified because of the blasphemy. Do tego stopnia, że Jezus został ukrzyżowany z powodu bluźnierstwa. And blasphemy isn't just saying some bad cursed words toward God. A bluźnierstwo to nie jest powiedzenie jakiegoś złego słowa czy przekleństwa skierowanego do Boga. Later on in this Gospel of John we will learn the definition of the blasphemy. Dalej w Ewangelii Jana zobaczymy definicję bluźnierstwa. In verse 33 it says, w 33 wierszu czytamy, we would want to stone you for the blasphemy. Chcielibyśmy cię ukrzyżować, ukamienować za bluźnierstwo. Because you being a man make yourself God. Dlatego, że ty będąc człowiekiem czynisz siebie Bogiem. Well, the prophecy of Micah is very clear. Proroctwo Michała jest bardzo jasne. This ruler of Israel has origin from the days of Olam. Ten władca Izraela ma swoje początki, jego sięgają do dni Olam. Olam, eternity. Olam, czyli wieczność. So, this is serious statement. Jest to bardzo poważne stwierdzenie. There is no other text in the scripture that is so plainly talking about the divinity of Messiah. Nie ma innego fragmentu w Piśmie, które by tak jasno mówiło o boskości Mesjasza. Well, let's talk about the birthplace of the Messiah. Porozmawiajmy więc o miejscu narodzin Mesjasza. I haven't had a chance to tell you all my conversion story. Nie miałem okazji opowiedzieć wam mojej historii nawrócenia. However, I'll tell you it's the part of it. I'll tell you the part of it. Ale powiem wam część jej. At some point I studied the Bible with an Adventist friend of mine. W którymś momencie studiowałem Biblię z pewnym moim przyjacielem adwentystą.
And my friend showed me the text in the book of Daniel, chapter 9, verse 25-26. I pokazał mi on z Księgi Daniela, 9 rozdział, wiersze 25-26. And the text is very clear, because it gives you exact time of the Messiah, when the Messiah will be killed. Ten tekst jest dość jasny, bardzo jasny, podaje dokładny czas, kiedy Mesjasz ma być zabity. And for me it was shock. Dla mnie to było szokiem. But this happened back in the summer of 1990. To się miało miejsce latem 1990 roku. And back then, you know that it was the first Gulf War. I wiecie, wtedy toczyła się wojna w Zatoce. And as the, in his response to the massive amounting of the massive American troops in Saudi Arabia. I odpowie his response. His response to the amassing of America. Jego odpowiedzią na tą masywną obecność Amerykanów w Saudi Arabia. W Arabii Saudyjskiej. Dictator of Iraq Saddam Hussein directed his Scud missiles toward Israel. Saddam Hussein skierował swój atak na Izraela. This to us, the students of Yeshiva, was a fulfillment of the prophecy. Dla nas, uczniów Yeshivy, jest to wypełnienie się proroctwa. You see, for some of you, the name Rambam may be known. Niektórzy z was może znają na imię Rambaj. Rambam. Rambam or Moses Maimonides. Albo Moses Maimonides. Was the greatest Jewish scholar, rabbi and philosopher. Największy uczony żydowski i filozof. He lived in 12th century. He was born in Spain and lived in Cairo. Urodził się w XII wieku w Hiszpanii, a mieszkał w Kairze. And from Cairo he wrote letters. He received questions from all of the world and wrote his responses. W Kairze otrzymywał wiele listów i pisał stamtąd swoje odpowiedzi na nie. And he received a letter from the Jewish community in Yemen that was in distress. Otrzymywał też od takiej społeczności żydowskiej listy. Community in what? In what? Yemen. Z Jemenu, która była bardzo jakaś przygnębiona. And hear what he responded to them. I oto jak im odpowiedział. My dear brothers. Moi drodzy bracia. Wait for a little more and have patience. Czekajcie jeszcze trochę i bądźcie cierpliwi. The time will come when our people will gather again to Israel. Nadejdzie czas, kiedy nasz lud znowu się zgromadzi w Izraelu. And then the king of the east will wage a great war against us. I wówczas król ze wschodu będzie toczył wielką wojnę przeciwko nam. And as he attacks us, the Mashiach will come from heaven. Gdy on nas zaatakuje, to Mashiach przyjdzie z nieba. And his foot will touch the golden dome on a temple mountain. Jego stopa dotknie złotej kopuły na górze świątynnej. And this mask will evaporate. I ten meczet wyparuje. And he will rebuild the temple. A następnie on odbuduje świątynię. Well, from 1948 people of the Jewish people have gathered to Israel. Od 1948 lud izraelski zgromadza się w Izraelu. Zbiera się tam.
Israel survived the war of 1948 and was victorious in the war of 1967. Izrael przetrwał wojnę z 1948 i zwyciężył w 1967. So now this Saddam Hussein calls himself a new Nebuchadnezzar. Teraz Saddam Hussein nazywa siebie Nebukadnezarem. And he aims his missiles in toward Israel. Swoje rakiety kieruje na Izraela. Isn't this a fulfillment of the prophecy? Czy to nie jest wypełnienie się proroctwa? And that's why back in those days I was the member of a Jewish Orthodox group called Chabad. W tamtym czasie byłem członkiem pewnej grupy żydowskiej grupy ortodoksyjnej nazwanej Chabad. And its leader, Rabbi Schneerson. Przywódca tej grupy, rabbi Schneerson. Schneerson. Proclaimed in this hour that the Messiah shall come on Rosh Hashanah of 1990. Ogłosił w tej godzinie, że Mesjasz przyjdzie w 1990. Rosh Hashanah? At Rosh Hashanah. At. Mm-hmm. W Rosh Hashanah. So I waited Rosh Hashanah and Messiah didn't come. Czekaliśmy na to Rosh Hashanah, Mesjasz nie przyszedł. I waited Yom Kippur and Sukkot and Messiah didn't come. Czekałem przez Yom Kippur i Sukkot i nie przyszedł. But during Hanukkah, the rabbi from New York visited our synagogue. A w czasie Hanuki rabin z Nowego Jorku odwiedził naszą synagogę. And we ask him, Rabbi, what have you heard about the coming of the Mashiach? Pytamy go, rabinie, co słyszałeś o nadejściu Mesjasza? You see, for me, when I read Daniel 9:25, I couldn't find any answer to this prophecy. Gdy czytałem Daniela 9:25, nie znajdowałem żadnej odpowiedzi na to proroctwo. And I wanted Messiah, so that the Messiah would give me the answer how to deal with this prophecy. I chciałem, aby Mesjasz mi udzielił odpowiedzi, jak się zabrać do tego proroctwa. So, where is the Messiah? I asked the rabbi from New York on Hanukkah. Tak więc w czasie święta Hanuka zapytałem tego rabina z Nowego Jorku, gdzie jest Mesjasz. And he said, don't you know? A on mówi, nie wiesz? And say, what don't we know? Czego my nie wiemy, mówię. And he opens his suitcase and pulls a big poster. Otwiera swoją walizkę i wyjmuje duży plakat. And on this poster there is a portrait of our great Rebbe Schneerson. A na nim portret Rabba Schneerson. Portret rabina Schneersona. And underneath it was written, long live. A pod spodem napis, niech żyje our Rebbe, nasz rabin, our teacher, nasz nauczyciel, our king, nasz król, our God, nasz Bóg, our Mashiach, i nasz Mashiach. My eyes got squared. To mi teraz wyszły oczy z orbit. You see, I read Micah 5. Czytałem Michała 5. And in Micah 5 it's very clear that the Messiah is to be born in Bethlehem. A tam jest napisane jasno, że Mesjasz ma się narodzić w Betlejem. Rebbe Menachem Mendel Schneerson was born in the city of Nikolaev in Ukraine. Ten urodził się w Nikolajewie na Ukrainie. There is a little difference. Jest mała różnica.
You know, when I talk to Americans, they might think they're somewhere close, maybe 20 kilometers between Bethlehem and Nikolaev. Gdy rozmawiam z Amerykanami, im się może wydawać, że to jest blisko. Bethlehem, Nikolaev. Well, może z 20 kilometrów. So I am glad you are laughing because you probably realize that between Bethlehem and Nikolaev is much further than between Warszawa and Nikolaev. Cieszę się, że się śmiejecie, bo zdaję sobie sprawę z tego, że odległość między Bethlehem a Nikolajewem jest większa niż od Warszawy do Nikolajewa. So that's how I realized that my only Messiah has already come. I w ten sposób zdałem sobie sprawę z tego, że mój jedyny Mesjasz już przyszedł. And it's very simple to figure out based on Micah chapter 5. Bardzo łatwo do tego dojść w oparciu o Micheasza chapter 5. Yeah. Rozdział 5. Because let's think, what is Bethlehem now? Pomyślmy, czym jest teraz dzisiaj Bethlehem? Okay. After the destruction of the temple and Bar Kokhba rebellion, po zniszczeniu świątyni i buncie Bar Kokhby, this area around Jerusalem became desolate. Ten obszar wokół Jerozolimy opustoszał. Later on, the Byzantine emperor called this place a holy land. Później cesarz Bizancjum nazwał ten teren ziemią świętą. And Constantine basically deported the last Jews from the land of Israel, including everywhere, including Bethlehem. A Konstantyn deportował resztę Izraelczyków z tamtego terenu, łącznie z Betlejem. Well, in the 7th century the Arabs took over the region. W VII wieku Arabowie przejęli ten region. And since then Arabs live in Bethlehem. I od tamtej pory Arabowie żyją w Betlejem. Well, after the Crusades they built this church of nativity. W okresie krucjat, wypraw krzyżowych, zbudowali ten kościół poczęcia. And I see, when I go there, I all the time see faithful Polish Catholics. Ilekroć tam jestem, to widzę tych wiernych polskich katolików tam. And because down there in the crypt there is the silver-plated star, bo tam niżej w krypcie jest taka tablica srebrna w kształcie gwiazdy. And I see mostly faithful Polish Catholics who would kneel down and kiss every corner of the star. I ci pobożni polscy katolicy głównie całują każde ramię tej gwiazdy. But Bethlehem became, after the Crusades, Bethlehem became sort of an Arab-speaking Christian town. Po wyprawach krzyżowych Bethlehem stało się takim chrześcijańskim miastem, w którym mówi się po arabsku. Right now percentage of Christian population of Bethlehem shrinks. Obecnie populacja Bethlehem się kurczy, liczba ludności. And Muslims increase. A wzrasta liczba muzułman. But no Jew lives in Bethlehem. Ale nie ma jednego Żyda mieszkającego w Bethlehem. There is a little place in the outskirts of Bethlehem called the grave of Rachel. Jest takie miejsce małe na obrzeżach Betlejem, nazwane The Grób Racheli. The Grób Racheli, yeah. Grób Racheli. And some Orthodox Jews guard this place. Jacyś ortodoksyjni Żydzi strzegą tego miejsca. But, you know, there are many other places that are debatable between Jews and Arabs in this region now. Ale w tym regionie obecnie
spierają się o pewne tereny, wciąż Arabowie i Żydzi. Think about Hebron, you know, the place of the burial place of Arab and, of Abraham and Sarah. Hebron, chociażby miejsce pochówku Abrahama i Sary. And Arabs and Jews fight for the territory all the time. O ten teren Arabowie z Żydami cały czas się biją. And many Orthodox Jews settle on the West Bank territories, so-called Palestinians, and built their settlements wherever they could. Wielu ortodoksyjnych Żydów osiedliło się na zachodnim brzegu i też zakładają tam osady, gdziekolwiek tylko mogą. But I never seen any attempt to build Jewish settlement anywhere near Bethlehem. Ale nie widzę, żeby próbowano gdzieś zakładać jakąś żydowską osadę gdzieś w pobliżu Betlejem. Since 7th century this town is Arabic town. Od VII wieku to miasto jest arabskim miastem. But the prophecy is very clear that Messiah is to be born in Bethlehem. A proroctwo stwierdza jasno, że Mesjasz ma się urodzić w Betlejem. So if Messiah wasn't born yet, it means that Messiah will be Arab? Jeśli się Mesjasz jeszcze nie urodził, czy to znaczy, że będzie Arabem? Well, let's go back to John chapter 10. Wróćmy do Ewangelii Jana, rozdział 10. The temple official asked Jesus if he was the Messiah. Urzędnik świątyni zapytuje Jezusa, czy jest on Mesjaszem. 30 years before that event, 33 years before this event. 33 lata przed tym wydarzeniem. They were among those who read the prophecy about Messiah born in Bethlehem to Herod. Oni byli tymi, którzy czytali o Mesjaszu, który ma się narodzić w Betlejem, czytali to Herodowi. What's the problem? W czym problem? Why can't they see? Dlaczego nie widzą tego? Oh, somebody says, oh, how many people born in Bethlehem, why is he supposed to be Messiah? A niektórzy powiedzą, to mało ludzi jest w Betlejem, dlaczego on miałby być Mesjaszem? The answer is very simple. Odpowiedź jest bardzo prosta. He is the sole survivor. On jest jedynym, który ocalał. Herod killed everybody else who was born in Bethlehem at this time. Herod wybił wszystkich innych, którzy w tym czasie się w Betlejem urodzili. But the record of his circumcision and birth is kept in temple. The record. In the temple. The record of circumcision. Of Jesus' I również zapis obrzezania Jezusa jest w świątyni, zapis tego obrzędu. Because Joseph and Mary did not go to the nearby synagogue to circumcise Jesus. Ponieważ Józef z Marią nie udali się do pobliskiej synagogi, by obrzezać Jezusa. They carried him 10 kilometers by foot to the temple. Nieśli go 10 kilometrów pieszo do świątyni. So there was made a record. Tam zostało to odnotowane. Yeshua, the son of Joseph, born in Bethlehem. Yeshua, syn Józefa, urodzony w Betlejem. There were other people born in Bethlehem in those years. Byli w tych latach też inni, którzy się w Betlejem urodzili. But they were all dead. Ale już nie żyli. They all lived until the second or third year of their life and they were dead. Żyli do drugiego, trzeciego roku życia i są martwi. So what is this question all about? Co to za pytanie, o co w nim chodzi? That's why Jesus is very specific. Dlatego Jezus jest konkretny. I told you, but you don't believe. Powiedziałem wam. Powiedziałem wam, ale nie wierzycie. Wiersz 25. You do not believe because you are not of my sheep. Nie wierzycie, ponieważ nie jesteście z moich owiec.
Jesus repeats the theme here in verse in chapter 10 about him being a shepherd. Jezus powtarza tutaj w tym rozdziale 10 motyw, według którego on jest pasterzem. Where else do we see the image of the shepherd? Gdzie jeszcze widzimy w Biblii obraz, symbol pasterza? Psalm 23. Psalm 23. David says, "The Lord is my shepherd." Dawid mówi, Pan jest moim pasterzem. Well, if God is a shepherd of David, jeśli Bóg jest pasterzem Dawida, and Jesus says, "I am the good shepherd," a Jezus mówi, ja jestem dobrym pasterzem. I mean, if A equals B and B equals C, what do we make out of it? Jeśli mam na myśli to, że jeśli A równa się B, B równa się C, to jak to rozumiemy? C equals A. Że C równa się A. And Jesus makes this point in verse further, 30. I w dalszym wierszu Jezus właśnie to stwierdza. I and the Father is one. Ja i Ojciec jesteśmy jedno. This is his teaching on Hanukkah. Jest to jego nauczanie w święto Hanuka. Why is it that Jesus made his teaching on Hanukkah as a central point of the Gospel of John? Dlaczego Jezus wybrał w święto Hanuki ten temat jako punkt centralny swojego nauczania? Just think about it. I and the Father is one. That's the essence of the gospel. Pomyślcie, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Jest to kwintesencja Ewangelii. For these words he is crucified. Za te słowa jest ukrzyżowany, zostaje ukrzyżowany. Not Yom Kippur. Nie Yom Kippur. Not Sukkot. Nie Sukkot. Not Passover. Nie Pascha. But on Hanukkah he says, I and the Father is one. Ale w święto Hanuka mówi, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Well, Hanukkah is always considered a Jewish national holiday. Hanuka jest zawsze uznawana za narodowe święto żydowskie. But there is a lesson in this holiday. Ale z tego święta płynie jakaś lekcja. During the Hanukkah, there were two groups of people. W czasie tego święta były dwie grupy ludzi. Well, not Hanukkah, but during the occupation of Judea by Antiochus Epiphanes, there were two groups of people. Nie w czasie tego święta, tylko w czasie okupacji Judei by Antiochus przez Antiocha Epifanesa. Occupation of Judea. Of Judea. There were two group of people. W czasie tej okupacji były dwie grupy ludzi. You see, Antiochus Epiphanes had an idea. Antioch Epifanes wpadł na taki pomysł. He wanted to Hellenize all the world. Chciał zhellenizować cały świat. And Jews were extremely stubborn. A Żydzi byli niezwykle uparci. However, the group of priests, jednakże grupa kapłanów, headed by the fellow by the name Tzadok, którym przewodził pewien człowiek o imieniu Tzadok, agreed to do some changes in Jewish religion. Zgodzili się na pewne zmiany w religii żydowskiej, so that it would be more or less Hellenistic friendly. Tak, aby była ona bardziej przyjazna helenistom. However, the followers of Judah the Maccabee said, jednakże zwolennicy Judy Machabeusza, there is no one like you, O Lord. Powiedzieli, nie ma nikogo takiego jak Ty, Panie. And they stood firm against the prevailing power of the Syrians. I stali niewzruszeni wobec tej przeważającej siły Syryjczyków. Their army was
very poorly armed and was very weak. Armia była bardzo słabo wyposażona i była słaba. But they defeated the big enemy. A oni pokonali tego wielkiego wroga. They stood on divine principles. Stali, oparli się o boską zasadę. And they were not afraid to die for their faith. I nie obawiali się umrzeć za wiarę. Jesus stood for who he was. Jezus bronił tego, kim był. I mentioned pro no, I haven't mentioned it here. The chief rabbi of London, Isidore Epstein. Główny rabin Londynu, Isidore Epstein. wrote the book on the history of Judaism. Napisał książkę na temat historii judaizmu. And here he talks about Jesus and about the Christianity. Mówi w niej o Jezusie, o historii chrześcijaństwa. He said the Christianity was the sect inside Judaism. Mówi, chrześcijaństwo było sektą wewnątrz judaizmu. And Jesus was their leader, rabbi, a Jewish man. Jezus był ich przywódcą, rabinem, Żydem. Oh, he made lots of miracles. Dokonał wielu cudów. His teaching was great. Jego nauczanie było wspaniałe. Except we could have even co-accepted him as the Messiah. Nawet moglibyśmy go przyjąć jako Mesjasza. However, he made a big mistake. Jednakże popełnił wielki błąd. His followers called him God. Jego naśladowcy nazywali go Bogiem. This is not his followers. This is not his followers who called him God. To nie jego naśladowcy nazwali go Bogiem. This is him who called and said, I and the Father is one. To on sam powiedział, ja i Ojciec jedno jesteśmy. So, tak więc, Jesus delivered that message at the time when Jewish people remembered who they were. Tak więc Jezus przekazał to poselstwo w czasie, kiedy oni pamiętali, kim byli. And Jesus declared who he was. Jezus oświadczył to, kim on był. He was not afraid to die for this. I nie obawiał się za to umrzeć. Because he knows, unless we accept him, ponieważ wie, że jeżeli go nie przyjmiemy, as divine Messiah, jako boskiego Mesjasza, there is no point in his coming. To nie ma sensu, by przychodził. And I would like to finish my reflection on the Gospels with this thought. I chciałbym zakończyć moje refleksje na temat Ewangelii taką myślą. I believe that every Jew who knows Jewish tradition, wierzę, że każdy Żyd, który zna tradycję judaistyczną, żydowską, will appreciate the reading of the Gospels as they are, not as the as they are presented by the church. Doceni lekturę Ewangelii takimi, jakimi są, a nie takimi, jakie przedstawia je Kościół. And will appreciate knowing Yeshua, his Messiah, as he was. I doceni poznanie Jeszuły, Mesjasza, takim, jakim on był. Not as he was distorted by the church. A nie takim, jakim jest zniekształcony obraz przez Kościół. And I hope that these lectures were beneficial for you. I mam nadzieję, że te wykłady przyniosły dla was jakąś korzyść. And I hope that we'll have more chance in the future. I mam nadzieję, że w przyszłości będziemy mieli jeszcze więcej okazji to study more interesting details in the Gospels
and in the apostolic letters, and in the Acts of Apostles, and in the Book of Revelation. Będziemy mieli okazję jeszcze studiować inne szczegóły z listów apostolskich, z dziejów apostolskich i z Księgi Objawienia. And at the end of the lectures, I would like to invite you to pray with me. I chciałbym na koniec zaprosić was, byście się ze mną pomodlili. Heavenly Father, Ojcze Niebieski, we thank you for our Mashiach Yeshua. Dziękujemy ci za naszego Mashiach Yeshua. And for the opportunity to study who he really is. I za tę sposobność studiowania o tym, kim on naprawdę jest. Help us to be his true witnesses. Pomóż nam być jego prawdziwymi świadkami. Help us to carry out the message and clear the confusion about him. Pomóż nam zanieść to poselstwo i rozproszyć te mgły zamieszania odnośnie jego. For this we pray in your blessed holy name. Oto modlimy się w jego błogosławionym imieniu. Amen. Amen.